Dzień dobry, Dzień witamy. dobry, witamy serdecznie z samego rana. Znaczy no, z samego rana, no. No już nie No, tak samego. 10:30, no. Tak, kochani, chcieliśmy bardzo podziękować za wczorajszy odzew Bardzo dziękujemy. odnośnie zrzutki, także bardzo, 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 bardzo Wam dziękujemy. No, bardzo. Oczywiście przypominamy, że link jeszcze jest aktywny, cały czas jest w opisie, możecie, jeżeli macie ochotę, to jakieś drobne pieniążki wpłacajcie dla Darka. Tam również jest numer KRS, także jeżeli ktoś się jeszcze nie rozliczył z podatku, to może również swoje 1,5% przekazać Tak, na tak. rehabilitację Darka. Także zachęcamy Was gorąco. I co? I my zaczynamy dzionek teraz. Byliśmy już parę spraw pozałatwiać. Teraz zbieramy Jeszcze się. nas czekają. Jeszcze nas czekają. Tak jest. Wyjście do miasta. Wyjście do miasta. Tak jest. Wyjście do miasta. Także kochani, chcieliśmy powiedzieć, że no tak nas miło zaskoczyliście tą reakcją pomocy dla tego pana Darka, że myśmy nigdy w ogóle nie brali udziału w czymś takim. No bo wiecie, różnie to bywa, a tutaj mamy 100% pewności, że tak jest. Ja dzisiaj wam za to dziękowałem w imieniu Danusi i swoim w szorcie na balkonie, jak piłem kawkę. Bo no, jest to bardzo przyjemne i myślę, że organizatorka też będzie zadowolona. Na pewno. Tej akcji. Myślę, że jeszcze się tam ktoś z Was dołączy, także no, Linka tam wdzięczni. W opisie podeślemy znowu i tak, tak, cały czas będzie link w opisie. No, a my teraz się zbieramy. Zbieramy i w ogóle się. Nie wiemy oczywiście, co na obiad zrobić. To jest normalka. Tutaj, wiesz, na co ja mam ochotę? Bo tutaj dostałam podpowiedź pewną od naszej kochanej Marzenki. Jajka sadzone, ziemniaki i mizeria. O! Ja to bym zjadła taki obiad. Ja Ty też. Ty też, ale dziewczyny. O, dla dziewczyn co zrobimy co innego. Ja proponuję, obstawiam pierożki. Dla Kini pierogi, bo lubi. I znów 200 obiadów, tak jest. 200 obiadów, no. Na 200 dań. Na 200 dań. No, ale, ale pocieszamy tak się zawsze. Tym, że my nie jesteśmy sami. Bo tam po drugiej stronie ekranu, monitora siedzą ludzie, którzy mają ten sam problem. Tam w ogóle ktoś jest? Ja tam w ogóle, halo? Nikogo nie widać. Nie ma nikogo. Gadamy do siebie. A, do ściany. Jutro w ogóle się wybieramy. O, ojej, ten pan jeszcze, w ogóle, wiecie, że ten pan mi w ogóle nie dał spać w nocy. Nie. Wyobraźcie sobie. Ale od razu wyjaśniamy, żeby nie było, no, że gwarantuje nie przez parę nocy. Kaszel go męczył. Tak. Prawda? Taki ma. W ciągu dnia jeszcze jak okej. Już Kai teraz w miarę przechodzi kaszel, już jest dużo lepiej, to teraz wszystko przechodzi na Tomka i Tomek. No. Ale to jest normalne. Jak jedna osoba jest w domu przeziębiona, no to wiadomo, że pozostałe też muszą przechorować. Albo nie no, muszą, tak no, mogą przechorować. Jak dziewczyny były małe, to ja non stop byłam chora przy nich. No, teraz już trochę to się zmieniło. Już jak dziewczyny chore, to ja już niekoniecznie. Ale, ale no, tak to jest po prostu, że jak ktoś choruje, to już wtedy cała rodzina po kolei. Dzisiaj sobie miksturkę zrobię, a mianowicie taką, że ciepłe mleczko, rozgniotę ząbek czosnku, zamieszam i bomba. Najwyżej będę spał na balkonie. No, podejrzewam, że po tym czosnku to pewnie tak. Z kukulkiem. Z kukulkiem. A jeszcze tutaj nam Marzenka też podpowiadała odnośnie mikstury z majeranku. Także zrobiliśmy też taką miksturę z majeranku zalanego wrzątkiem. To miała być mikstura oczywiście bardziej dla Kai, ale że Kaja od razu z góry powiedziała, że absolutnie takich rzeczy nie będzie piła, no to to wypił Tomek. Czy pomogło? Pewnie średnio musiałbyś więcej tego... Średnio. To znaczy inhalować się tym nie inhalowałem, bo ja zrobiłem tak, jak piłem na przykład krwawnik czy melisę. Mhm. Zalewam wrzątkiem, przykrywam spodeczkiem i tam się parzy z 10 minut. Mhm. No, próbowałem, ale to inhalacja nie za bardzo. Wszystko przesadziłem przez siteczko i wypiłem po prostu tak, jak się pije meliskę czy właśnie krwawnik. Praktycznie ten sam smak, ta sama goryczka nie pomogło mi wcale. Niestety na mnie to nie działa. No, podejrzewam, że to po prostu takie przeziębienie to musi samo minąć. Tak, no. Muszę po prostu swoje odszczekać. Tak jak katar, no. Nie? Katar musi... Tak, katar nie leczony tydzień, a leczony 7 dni. Tak. No, to no. Chyba tego się nie zmieni. Się nie zmieni. Także później można się... jakoś tam podleczyć się objawowo, no, żeby tam
likwidować ból na przykład głowy czy ból gardła. A właśnie mnie gardło nie boli. Nie boli cię. Troszeczkę tutaj gdzieś w stronie masz mnie boli. Kaszel masz i trochę kataru, nie? Tak, i trochę kataru. Ach. Najgorzej jest w nocy, no tak mnie kurczę kasze strasznie. No bo suche powietrze, nie? Pewnie bardziej by trzeba było nawilżać to pomieszczenie, żeby... No. Także my się, kochani, pewno będziemy widzieć jeszcze, no coś się da to na mieście, bo się wybieramy. Mamy jeszcze trochę idziemy, spraw. Tak, dzisiaj idziemy do miasta, idziemy dzisiaj też do ubezpieczalni pozałatwiać sprawy. No. A jutro mamy w planach wyjechać sobie do tego Włocławka. Chcieliśmy w tygodniu, ale że Kajusia była przeziębiona, no to nam się nie udało. I pewnie dopiero jutro pojedziemy całą rodziną sobie do Włocławka na jakieś tam zakupy. Jutro ma być też chyba jarmark taki wielkanocny we Włocławku. Jarmarki są fajne. Więc sobie połazimy, popatrzymy, może coś kupimy, zobaczymy jeszcze. No, taki fajny wypadzik. Raczej jest pewne, że pojedziemy. No musiałoby naprawdę, wiecie, nie wiem, prać żabami z nieba, żebyśmy nie pojechali. No bo my raczej się tak nie boimy. Jak jest pochmurno, to my z Danusią nawet lubimy taką pogodę. Lubimy. Dzisiaj jest pochmurno i dzisiaj jest trochę deszczowo. Ale to nam nie przeszkadza w niczym. Nie. Zaraz idziemy do miasta, pozałatwiać sprawy. I co, wrócimy do domu, to będziemy tym obiadem się martwić dalej. Będziemy siedzieć i się martwić. Co na obiad? Co nie, na obiad? Będziemy i tak. Co na obiad? I w końcu nic zrobimy, nie? No, coś nie, zrobimy. Tylko, że czasami mamy z tym problem. Naprawdę mamy z tym problem, bo każdy lubi co innego, nie? Tak. No. No dobrze, to co? Widzimy się później. Widzimy się później. Pa, cześć. Pa, cześć. I witamy ponownie. My na zakupach. Danusia już jest w Dino. I tutaj zobaczcie, też wiosnę. Także znalazłem wiosnę. Jeśli chodzi o to. Mnie się podobają. Te kolory, bardzo fajnie, bardzo ładnie to wygląda. Może inni panowie nie lubią, ja lubię, mnie się podoba akurat takie kolory, bo to bardzo fajnie wygląda. Także wiosnę znalazłem, tutaj też się coś rozwija, pąki widać, a tam moje kule, a tutaj jest ten kochani sklep, o którym wam mówiliśmy, że będziecie tutaj kiedyś w Lipnie, no to do tego sklepu Animals możecie wejść, miła obsługa, dużo, dużo towaru, ja już tam nie będę wchodził, bo zaraz uciekam do sklepu, do Danusi, bo trzeba będzie zakupy tachać, ale bardzo, bardzo miła obsługa. Miła obsługa, duży, duży asortyment, jest dużo towaru fajnego, nowy sklep, właściwie to nowy sklepik jest, ale bardzo fajnie zaopatrzony i lubimy tutaj przychodzić do tego sklepiku. Pogoda się u nas nie zmieniła. Jest ciepło, jest pochmurno, nie ma wiatru, nie pada deszcz. Na głowę nie pada, to można trochę po mieście pochodzić. No jeszcze mamy kilka spraw do załatwienia i to takie będziemy dużo dokumentów tam różnych wypełniać. Trochę żeśmy już pozałatwiali. Teraz tak jak mówię, uciekam do sklepu, do Danusi, żeby jej pomóc pakować, a pomoc jest na moich plecach tutaj, o, jest pomoc ten plecaczek, fajna ta puma, podoba mi się, dobrze się w niej czuję, no i moja ulubiona oczywiście kamizelka, w kamizelce się elegancko czuję, dobrze się, naprawdę bardzo fajnie się w niej czuję, czekałem aż w końcu będzie można kamizelkę sobie ubrać, bo tych kurtek zimowych, no tamtą też lubię, nie powiem, że nie lubię tej kurtki, ale wiecie, to już jest taka typowo zimowa, ona jest dosyć ciężka i taka. A kamizelka to jest taka na sportowo, że tak powiem. Bardzo mi się podoba i fajnie się w niej chodzi. Dobra, uciekam, bo czas goni. Do zobaczenia, kochani. Do później. Dzisiaj właśnie zabieramy za obiadek. Tutaj Tomek elegancko skroi ziemniaki. Ziemniaczki. Witamy serdecznie. No nie nagrywaliśmy, kochani, w sklepie, dlatego że bardzo żeśmy się spieszyli, bo nas czas gonił, a po drodze zaczął padać deszcz, także... Tak, no, zgadza się. Dlatego żeśmy nie nagrywali, tak jak mówiłem tam przed sklepem, że ja już uciekam do Danusi, bo czas nas goni na zakupy. No. I przyszedłeś. No tam drobne zakupki zrobiliśmy. Później jeszcze byliśmy w ubezpieczalni, także wszystkie sprawy pozałatwialiśmy. Te takie, wiecie, można powiedzieć prywatne. Wróciliśmy do domu, robimy obiad, a później jeszcze oczywiście inne obowiązki. Także dzisiaj taki dzionek mamy rozplanowany. Rozplanowany, rozganiany. Tak. Tutaj mam przygotowane do surówki. Zrobię surówkę z marchewki, z jabłka i z cytryny. Do tego będą ziemniaki, będzie jajko sadzone. Jeszcze zrobię
Mizerię. O, mamy ogórka Krzysia, proszę bardzo. Ogórek Krzyś, także dzisiaj będzie i mizeria, i taka surówka, wiecie, z marchewki, także no kto co lubi, nie wszyscy lubią mizerię, więc dla niektórych będzie surowa. No. Można powiedzieć, że na obiedzie dzisiaj u nas będzie kto? Krzyś. Tak, ogórek Krzyś z nami dzisiaj będzie no. Na obiedzie. No. A ja już kończę obierać. Bo to w sumie ziemniaki dla dwóch osób będą. Dla dwóch, tak. Jeszcze jeden taki duży i, no, i taka normalna, zwykła codzienność. Tak. Także nie mogę się też doczekać, bo ja lubię taki obiadik. Ja też, a dawno nie jedliśmy, no. Nie? No dawno żeśmy nie jedli, no dawno. Zresztą nawet taka pogoda pochmurna jest, tak troszeczkę kropi u nas, nie wiem jak to nazwać, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że kropi to ksiądz w kościele i tak dalej, leje to tam krowa, bo Boże, coś tam. Aha. No to nie wiem jak powiedzieć, pada, a ktoś, kolega mi powiedział, pada to żołnierz na trawę. Mhm. No, trudno powiedzieć jak to nazwać, no taki drobny deszczyk, no. O, zapinamy się, bo troszeczkę wiaterku jest, ale jest przyjemnie, jest fajnie, nie pada, proszę bardzo, tylko troszeczkę wieje. Kochani, chciałem taką przypominajkę moją zrobić, którą często robiłem i tym razem też, a mianowicie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, żeby się nie dać oszukać, nie dać się okraść, czy to przez sieć, czy nawet jeśli gdzieś wyjeżdżacie, bo wiecie, robi się coraz cieplej, ludzie wyjeżdżają, niektórzy mają już terminy zaklepane, jadą do sanatorium, do jakiegoś uzdrowiska sobie, czy prywatnie, czy tam, wiecie, ze skierowania, ale jadą i nie dajcie się nabrać ani przez internet, ani właśnie na takich spotkaniach typu, że zostajecie zaproszeni na takie spotkanie i są nagle cud poduszki, cud materace, cud wszystko za jedyne tam 3 999 zł i 99 groszy. Nie dajcie się, kochani, nabrać, bo za taką poduszkę czy za jakieś takie inne rzeczy w sklepie możecie zapłacić dużo, dużo, dużo mniej, a na tego typu spotkaniach wlepią wam coś jeszcze innego. Także taka moja przypominajka, bo zbliża się sezon, ludzie zaczną wyjeżdżać, będą brali urlopy, wiosna, później lato i takich oszustów, bo to można powiedzieć, że to jest oszustwo, jest coraz więcej. W telewizji też oglądałem taki program, gdzie redaktor TVN-u się tam gdzieś jakoś wkręcił do tej firmy, zatrudnił się po prostu. Nie wiem jak oni to robią, ale im się udało. No i to zostało zdemaskowane. Jak duże jest to oszustwo i na jaką skalę to idzie. Także wiecie, jeśli potrzebujecie faktycznie jakiejś ortopedycznej poduszki, czy jakiegoś materaca, to są sklepy ortopedyczne, możecie iść, a najlepiej iść najpierw do lekarza, czy kołnierze ortopedyczne. Słyszałem, że też cud sprzedają za duże pieniądze i w ogóle cudowny, wspaniały wynalazek, a tak naprawdę w sklepie zapłacicie, niech byście zapłacili 200 zł za poduszkę, czy za jakiś kołnierz cud, no a u nich będziecie musieli kilka tysięcy zapłacić. Także tutaj przestrzegam, pamiętajcie o tym i przekażcie osobom, które macie starsze, bo najczęściej oni po prostu grasują wśród osób takich starszych, że dadzą się nabrać i ta osoba nabiera zaufania do nich, no bo wiecie, to jest spotkanie, wynajmują salę i mają te produkty, pokazują, że to wszystko jest legalnie, bo osoby starsze być może się boją internetu, nie chcą zamawiać, tam nie wierzą, no to uwierzą jak pójdą na takie spotkania. Ja też miałem kogoś z rodziny, kto po prostu chciał kupić właśnie cud poduszkę ortopedyczną i musiał zapłacić wiele tysięcy złotych za nią. Dopiero powiedziałem, że absolutnie nie. Tak samo z kołnierzami ortopedycznymi, wiecie, to jest temat złożony, to jest poważna sprawa, dlatego że nie możemy sobie sami takiego kołnierza kupić, dobierać w internecie, bo możemy sobie jeszcze większą krzywdę zrobić. To musi być odpowiedni lekarz, ortopeda i on musi nam dobrać ten kołnierz, a nie tak, że my sami sobie będziemy zakładać, nosić i na pewno będzie dobrze. Także to przestrzegam i lepiej iść po prostu do lekarza niż, wiecie, niż te pieniądze po prostu stracić, bo to jest tak, abyście zgubili i później wiadomo, natrafi na kogoś, kto jest bardzo wrażliwy i będzie to rozpamiętywał latami, to nie tylko, że strata pieniędzy, ale wiecie, i od strony psychicznej człowiek cierpi, odczuwa ból, bo dał się oszukać. Już tak o tych amerykańskich
tak zwanych amerykańskich żołnierzach to już nie przypominam, bo temat oklepany, mam nadzieję, że się nikt już na to nie złapie. No ale są inne sztuczki, dlatego kiedyś mówiłem na vlogu, że oszuści, złodzieje mają niczym nieograniczoną wyobraźnię. Czy na pracownika banku, pamiętajcie, pracownik nie prosi o żadne kody, oni mają kody, kiedy zechcą, to każdego obywatela kody mają, do kart, do wszystkiego. On was o to nie poprosi, jeśli macie jakąś sprawę, to idźcie do banku, a nie, że pracownik z banku do was dzwoni, że ktoś tam upłynnił gotówkę z waszego konta i wy sprawdzacie telefon, bo każdy może sprawdzić. No i faktycznie dzwoni bank, ale tak naprawdę to nie bank, tylko oszust. Po prostu może wykorzystać bramkę internetową i z bramki tak dzwonią, że wychodzi na to, że to jest numer telefonu banku. Więc na to też uważajcie, bo są różne wirusy. I wtedy oni proponują, nie żądają, żeby, wiecie, żeby podać im PIN do karty i tak dalej, tylko mówią, że zostało wykryte na państwa koncie oszustwo i ktoś pobrał pieniądze, ale udało się odzyskać. My prosimy kliknąć w link, który my państwu wyślemy, żeby zabezpieczyć konto programem antywirusowym czy czymś tam. To już funkcjonuje chyba od tamtego roku, także to, co ja mówię, to nie jest nowość. I dużo ludzi się dało na to nabrać i muszę wam powiedzieć, że chyba ja bym się też dał nabrać. No jakbym widział, że ten spis telefonów, który ja mam w telefonie i dzwoni bank, no to nie chce ode mnie żadnych poufnych informacji, chce tylko, żebym zainstalował antywirusa. Być może bym się dał na to nabrać, powiem wam. No i dużo ludzi się dało nabrać. A jak klikniecie w link, no to wtedy wiadomo, zarażacie się wirusem. I oszust, złodziej przejmuje kontrolę nad waszym telefonem i już wie, nawet jeśli macie jednorazowe hasła zabezpieczeń, kody wbijające, że to wy jesteście, dokonujecie jakiejś tam operacji, no to wirus podglądnie, co wbijacie na klawiaturę i on później będzie wbijał już automatycznie za was i będzie się logował do banku. No wiecie, wtedy jest ciężko bankowi wytłumaczyć, że to no, nie wy się logowaliście, tylko wirus i złodziej. Pieniędzy można nie odzyskać, także bardzo, bardzo uważajcie, żadnych linków nie klikajcie od osób, których w ogóle nie znacie i którzy twierdzą, że są pracownikami banku albo oficerami CBS. Nie ma takiej po prostu możliwości, żeby ktoś was o to prosił. Także to będę przypominał, myślę, że te przypominajki jeszcze będę robił, bo dużo jest widowni, która być może o tym nie wie. Ja też za często o tym nie mówię, wiecie, ze względu na to, żeby się nie powtarzać ciągle, w kółko nie gadać tych samych słów, no ale myślę, że tak co 3-4 miesiące będę się przypominał, żeby ten materiał oglądało więcej ludzi i więcej ludzi z tego skorzystało, bo tych oszustw jest ciągle nowe. Polecam wam taki portal niebezpiecznik.pl. Tam chłopaki świetnie to wszystko opisują. Oni są na bieżąco z tymi sztuczkami, wyłudzeniami. Warto poczytać. Ja ich oczywiście nie znam, to zaznaczam, że ja tutaj nie robię reklamy, że mam z tego jakieś korzyści. Nie znam. Po prostu kiedyś wpadłem na ich stronę i oni chyba nawet mają kanał na YouTube. To można sobie pod tą samą nazwą pewno poszukać i posłuchać, co mówią fachowcy, bo ja wiecie, ja wam tylko to przekazuję, co udało mi się przeczytać, co wiem i co sam przypominam co roku, jak są właśnie, przychodzi wiosna, lato i ludzie wyjeżdżają gdzieś, to uważajcie. Tak samo jak musicie uważać w autobusach i w tramwajach, w pociągach, bo wiecie, kieszonkowcy są naprawdę świetni. To, co ja kiedyś oglądałem, co potrafią niektórzy kieszonkowcy, to się normalnie wierzyć nie chce. Niektórzy mówili, że pieniędzy z tyłu nie trzymają, tego ja dawniej trzymałem, teraz mam listonoszkę, ale dawniej wiecie, no z tyłu w kieszeni, jak każdy chyba facet. Z tyłu, no to mówili, że tu trzymają i tu im nikt nie ukradnie. Jak była akcja zainsynuowana specjalnie, ten kieszonkowiec pokazywał, co potrafi, to kobiecie ściągnął kolczyki, ona nawet nie wiedziała. Także facetowi zegarek z ręki. A i z paskiem był numer. Jest to na YouTubie. Jest. Po prostu tak zrobił, że tak facetowi ściągnął pasek ze spodni, że nawet nie poczuł. Także no nie wszyscy być może mają takie umiejętności, ale ten facet miał takie umiejętności i no powiedział, że on nigdy nie pracował i no, to jest jego fach, nie? Jeden na pewniaka powiedział, że jak wsiada na przykład ich grupa, wiecie, bo to nie jest jedna osoba, do tramwaju czy do autobusu, no to mówi, że nie ma takiej sytuacji, przeszyje każdego.
No i po takiej pokazówce, co ten facet potrafi, no byłem pod niesamowitym wrażeniem, ale i smutno mi się zrobiło, bo mnie ktoś przeszedł dwa razy. No, jak mieszkałem jeszcze w Krakowie, też właśnie portfel, wiecie, miałem z tyłu, tak jak zawsze się nosiło i to mi się, kto tam może okraść, co ja jestem, milioner, no ale wiecie, złodziej o tym nie wie, kim wy jesteście, nie? Zwłaszcza kieszonkowiec, no. Przyszedłem do domu, to miałem tak równiutko przecięte spodnie dżinsowe, że nie wiem, czy to skalpelem chyba ciął, jakimś takim malutkim, ciach, równiutko, portfel mu pewno do ręki wypadł. No i wiadomo, kłopot, no bo trzeba będzie wyrabiać, zastrzec dowód osobisty, wszystko, zamki zmieniać, nie, bo zna adres. Także to jest poważny wydatek, poważna strata i no trzeba się mieć na baczności. Chociaż ja teraz to właściwie pieniędzy przy sobie nie noszę, bo bardzo polubiłem płatność kartą, wiecie, nie mam po prostu gotówki w ogóle przy sobie, ani złotówki. Mogłaby dla mnie nie istnieć, bo kartą jest bardzo wygodnie się płaci, tylko trzeba uważać, trzeba liczyć dobrze. O, trzeba dobrze liczyć, bo fajnie się płaci, a z konta fajnie ubywa później. No ale to ja tak mam. Kto inny może gotówkę nosi, wiecie, i dokumenty inne. Także was proszę, uważajcie, bo no mnie, tak jak mówię, przeszyli dwa razy w autobusie. Jechałem alejami Słowackiego, Mickiewicza, jechałem sobie do jubilatu, zrobiłem, pamiętam, w jubilacie, ci co z Krakowa, no to będą wiedzieć, o czym ja mówię. Poszedłem do jubilatu sobie zrobić zakupy i byłem dzień po wypłacie i... Nie, ten sam dzień miałem wypłatę, odebrałem sobie wypłatę, miałem pełną wypłatę w portfelu i wydałem z tego może 100 zł, a przyjechałem do domu i chciałem się tam, wiecie, rozliczyć z rodzicami, żeby tam... 1/3 swoją zapłacić za opłaty, czynsz, prąd, gaz. No i doznałem niesamowitego szoku, bo nawet nic nie czułem. Mama mówi, odwróć się, a ja mam kieszeń rozciętą z tylnią. Nawet nie wiem, nawet nie poczułem, kiedy dwa razy mnie tak, kurde, załatwili. Także was przestrzegam, bo później jest, no... W tej chwili się uśmiecham, jak to mówię, ale no nie było mi do śmiechu, bo jak poszedłem na policję, żeby zgłosić kradzież, no wiadomo, on mi od razu powiedział, że z powodu niewykrycia sprawców za 2 tygodnie panu przyjdzie z prokuratury umorzenie śledztwa. Ale mi wtedy powiedział policjant, że no właśnie w takich dużych miastach no to jest ich bardzo dużo. Nawet jeśli by pan poczuł coś i złapał jakiegoś faceta za rękę, kazał kierowcy się zatrzymać, wezwać policję, no to portfel już jest dawno gdzieś tam dalej, ich jest 15, 20, robiąc sztuczny tłok i on powie, panie, co pan... No i przyjedzie policja, przeszuka go, no a on czysty, nie? Nie ma waszego portfela. Albo kolczyków, czy złotego łańcuszka. No i także trzeba być bardzo, bardzo, bardzo uważnym. Dobra, uciekam, kochani, bo mnie już czas goni. Później jeszcze może coś dogramy, jak będę z Danusią. Także uważajcie, to wam chciałem przekazać w tym vlogu, żeby było coś pożytecznego, nie tylko klepanie takie zwykłe, że tak powiem, zwykła nasza pogadanka. Dobra, zmykam, bo już jest na mnie czas do pracy. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, do później.